Dzień Serca. Opolska ścieżka profilaktyki sercowo-naczyniowej. 24 września 2022 roku na Placu Kopernika w Opolu odbył się Dzień Serca. Opolska ścieżka profilaktyki sercowo-naczyniowej. Wydarzenie zorganizowały przy wsparciu funduszy europejskich Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu i Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego. Akcja profilaktyczno-edukacyjna, której celem było zapobieganie chorobom serca, została zrealizowana w ramach projektu Ćwicz i żyj zdrowo. Dla uczestników przygotowano ścieżkę profilaktyczną, na której w formie przystanków przygotowano punkty, w których każdy mógł sprawdzić, jakie ma ciśnienie krwi, poziom cukru, stan tętnic obwodowych, a dzięki temu dowiedzieć się, jaka jest kondycja jego serca i układu krążenia. Oferujemy dzisiaj Państwu bardzo szeroki zakres badań profilaktycznych. Dlaczego profilaktyka? Otóż warto przyjść się przebadać, szczególnie mówię do Państwa, do tych z Państwa, którzy ostatnio nie korzystali z pomocy lekarza, generalnie czują się zdrowi i nie myślą o tym, że mogą zachorować. Natomiast całe mnóstwo czynników ryzyka, tak, chorób sercowo-naczyniowych, które mogą występować u Państwa, jeżeli nie sprawdzaliście, my możemy sprawdzić i tym samym zapobiec temu, żeby Państwo zachorowali. Wyniki badań można było na miejscu skonsultować ze specjalistami, kardiologami, chirurgiem naczyniowym, neurologiem, diabetologiem, dietetykiem, edukatorem żywieniowym. Zainteresowani mogli obejrzeć wnętrze karetki reanimacyjnej i wziąć udział w instruktażu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O zdrowym stylu życia i diecie można było się dowiedzieć podczas warsztatów kulinarnych. Angażujemy się nie tylko w leczenie pacjentów w systemie ostrym, zabezpieczenie w systemie ostrym, realizowanie zabiegów, ale również działamy na polu profilaktycznym. Stąd też organizacja Dnia Serca. W tym zakresie współpracujemy z organizacjami, z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, ale również z władzami miasta, z prezydentem miasta Opola, z panem marszałkiem województwa opolskiego i dzięki nim możemy realizować tak wspaniałą imprezę. Na scenie wystąpił Sebastian Wojtczak. Przygotowano też warsztaty jogi i prawidłowej techniki Nordic Walking. Uczestnicy warsztatów chodzenia z kijami mogli od razu na miejscu przećwiczyć zdobytą wiedzę. Celem wydarzenia było zapobieganie chorobom układu krążenia przez edukację mieszkańców województwa na temat zdrowego stylu życia i konieczności kontroli czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Wszyscy wiemy, proszę Państwa, jak ważna jest profilaktyka, zwłaszcza w przypadku chorób sercowo-naczyniowych, ponieważ właśnie te choroby stanowią główną przyczynę zgonów w cywilizacjach zachodnich.